Yeah, Trigerujesz yeah, yeah. mój tik, nerwowy róż, dupę i nie gadaj. Rusz. Witam wszystkich na dzisiejszej wtorkowej, późnej transmisji. Słuchajcie, to jest długi dzień w hip hopie. Oj, długi. Na zachodzie wyciekło nagranie z petardą Drake'a, które sobie ocenimy. Ocenimy sobie bardzo. Rzetelnie na dzisiejszym streamie Dropson Dziękuję bardzo za 19 miesięcy W Polsce Grande zaczepia naszych czarnoskórych raperów Na co też sobie spojrzymy I zobaczymy co tam się dokładnie dzieje I muszę zmienić ISO w kamerze, bo jestem za jasny yy, Po tym będziemy grali w Kinitopet Z racji, że to wygrało w ostatniej ankiecie donate'owej yy, Dobry wieczór jasny panie, dobry wieczór Jestem jasnym panem, a to bardzo dziwnie brzmi Przechodząc do tematu Grande, który zaczepia czarnoskórych raperów Ale mówimy tutaj oczywiście o ekspozycji kamery Jest to wordplay Także chciałem tylko to zaznaczyć W każdym razie, jeżeli nie wiecie co się stało z Drakeem Powiedzmy, że to skrócę e, w najprostszych, najmniej bezpośrednich słowach, jakich tylko mogę użyć. Wyciekło pewne nagranie dzisiaj, gdzie najpopularniejszy w tej naszej aktualnej cyfrowej erze hip-hopowej raper Drake leży na łóżku, najprawdopodobniej w swoim prywatnym życie i Pokazuje swoją ekscytację, związaną z najprawdopodobniej swoją aktualną partnerką. Długo myślałem, jakby wam to odpowiednio zwizualizować, żeby wam pokazać, o co dokładnie mi chodzi, żebyście zrozumieli, co ja zobaczyłem. Ale skillsów do rysowania żadnych nie mam, a animować mi się tego nie chce, dlatego z pomocą przychodzi nam TikTok. Ten dostojny gentleman przedstawia nam mniej więcej cały kształt sprawy, tylko zamiast normalnego salonu możecie wyobrazić sobie scenerię luksusowego, prywatnego jetta. Na, na pewno ocenimy cały kształt sytuacji. Będziemy musieli zobaczyć to nagranie w slow motion, z zoomem. I na końcu zrobię ankietę, na której możecie ocenić, jak bardzo podoba wam się to wideo. Dobra? Git? Okej, okay. spoko. Dajcie mi tylko kabel od słuchawek, rozplątać. Ja nie mogę wam tego nagrania pokazać z... Przyczyn dość oczywistych, ale mogę Wam powiedzieć tyle. Możecie to znaleźć dość łatwo na Twitterze. Będzie jak w szpiegowskich filmach. Przybliż 10x20x Wyostrz. Dokładnie, tak będziemy dzisiaj robić. Pozwalam, pozwalam. Cieszę się, że pozwalacie. Ja niestety nie mogę, nie dostałem pozwolenia od Boga. W ogóle Drake, nie wiem, czy to jest edytowane, czy nie, ale już zdążył wydać odpowiedź na, na to nagranie. Szczerze, do tej pory nie wiadomo, czy to jest prawda. Czy to rzeczywiście była bagieta Drake'a, czy nie, ale z tego, co on się zdążył odnieść, to jakby nigdy nie zaprzeczał. Tylko, że mi się wydaje, że to jest dość dobry ruch marketingowy. Dlaczego? Dziękuję bardzo za 40 miesięcy. Dlatego, że mężczyzna leżący w tym łóżku w nagraniu wygląda bardzo jak Drake, ale przede wszystkim ma dość okazałą petardę. No homo, jestem zabezpieczony. Nie możecie teraz powiedzieć, że jestem biseksem. Więc nie było zbytnio hejtu, ludzie zbytnio go nie zbywali. Nie zrobił nic złego, a jest duża szansa, że może zrobił komuś coś dobrego tamtej nocy. Albo tamtego dnia, nie wiadomo, bo najprawdopodobniej jest to w samolocie Więc nie było widać nic za oknem Więc ludzie ogólnie Trochę sobie pożartowali W sumie powiedzieli, że Niezły byk, wariacie. No i na tym się skończyło Więc mi się wydaje, że to dalej jest szansa Że to nie jest Drake Chociaż z drugiej strony wygląda to kurwa bardzo jak Drake I wydał dzisiaj statement na swoim instastory Gdzie napisał Nie chowałem swojego mięsa przed światem Chowałem świat przed swoim mięsem Papi to jest największy rapowy news Lute, lutego, póki co, więc tym się będziemy zajmować. Dzisiaj zajmujemy się Petardą Drake'a. Może powinienem zmienić nick na DJ Academics. Nawet jak to nie jest on, to patrząc na to nagranie, powinien mówić, że to on. No właśnie dlatego mi się wydaje, że jest duża szansa, że rzeczywiście to może nie być on, ale on będzie pisał, że to on. Chociaż z drugiej strony, jak dużo jest ludzi o bardzo podobnej cerze, na bardzo poziom, podobnym poziomie finansowym, którzy mogliby coś takiego nagrać. Bo to na pewno było nagrywane w samolocie, chyba, że ktoś podmienił dźwięk. Bo dźwięk sugeruje, że to rzeczywiście jest w jakimś prywatnym dżecie. Akurat dużo? No właśnie nie wiem, nie powiedziałbym, że aż tak dużo. Właśnie prywatny samolot mi tutaj dużo zmienia. Ja wam puszczę samo audio z tego nagrania, okej? Okay? Muszę, muszę się patrzeć w dół, żeby nie, odbi nie odbiło się nic w okularach, wiecie? Teraz możemy przejść oficjalnie do oceny. Okulary z yy, Łatwiej było się po prostu popatrzeć na dół. Słuchajcie, robię ankietę nad czatem. Możecie wydać swoją ocenę. Yy, ja bym powiedział, że powinniśmy patrzeć na każdy aspekt tego nagrania. Jakość wątpliwa, ale najprawdopodobniej kompresja przez internet zrobiła swoje. Plus to było re, re z milion razy dzisiaj, więc też każdy kolejny riap, wiecie, jakość spadała. Ja bym to ocenił po grubości, długości. I tempie nagrania. Możecie wy wydać finalny werdykt. Dziękuję bardzo, Avonero, za 16 miesięcy. Witam, witam. Petarda, tutaj mamy ocenę 1, tutaj mamy ocenę 3, tutaj mamy ocenę 5, tutaj 8, tutaj 10. Macie 3-minutową ankietę nad czatem, możecie głosować. Rozwik rozwikłajmy tą zagadkę raz na zawsze. No. I tyle. Tak obiektywnie, spoko. Widzę, że większość osób głosuje na 10. Ludzie oceniają na dychę, okej, okay, okej. Okay. A jakbyście mieli uzasadnić, jeżeli mielibyście uzasadnić, dlaczego? Zagłosowałem na trzy, bo najmniej wybrało trzy. Aha, dobra, czyli po prostu lubisz nie być w większości, bo kocham fiut, bo większy niż mój ok. Okej? Okay. Gigapetarda i tyle. Okej, okay, okej? Okay. Jakby o, dobra opinia. Na takie pytania matę już nie odpowiadamy. Co się dzieje, bo nie ogarniam? Yy... Gadamy o, o tym, co się dzieje w hip-hopie ostatnio. Więc głosuj w ankiecie, a wytłumaczymy się później. 10 bo zazdroszczę, okej, okay, okej. Okay. Bardzo niepolskie podejście, powiedziałbym, że takie. Do poszanowania. Lubię kiełbasę krakowską podwędzaną, okej, okay, okej. Okay. To też jestem w stanie zrozumieć. Nie wiem, lubię zaznaczać cokolwiek. Ja nawet nie widziałem tego, ale widziałem, że dyszka to dałem na ślepo. Okej, okay, czyli zaufałeś opinii ludu, zaufałeś opinii większości, to też jestem w stanie poszanować. Chociaż mam nadzieję, że nie chodzisz regularnie na wybory. Ponieważ kocham pierogi, a to pewnie zagłosowałeś na jedynkę, ta. Za krótkie wideo, więc 8. Ok, to jest, to jest ciekawa opinia. Rzeczywiście jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś może być zawiedziony długością filmu. A czy jesteś zawiedziony wszystkim, co jest związane z długością w tym nagraniu? O czym jest ta ankieta? O tym, co się dzieje w filmkopie. Dopiero wbiłem, co jest nie tak? Właśnie nic, nic. Właśnie wszystko jest w porządku. Powiedziałbym, że na swoim miejscu nawet. A to 10 wcale rozumiem? Chodzi o obiektywną opinię. To Są punkty, to nie jest długość. Taki dosyć wiotki, więc niepełna ocena 8 na 10. Ok, dobra. Więc myślę, że tym można to zamknąć. Większość ankiety zagłosowała na dziesiątkę. Czyli bardzo Wam się nagranie podobało, cieszy mnie ten fakt chyba, nie wiem.